Gwałtowne burze śnieżne przetaczają się przez województwo śląskie, m.in. przez Katowice. Nad Polskę nadciągnął cyklon. Porywisty wiatr, sięgający nawet 90 km na godzinę, opady deszczu, deszcz ze śniegiem oraz śnieg, a także burza. Synoptycy przewidują, że opady mogą miejscami być intensywne, co w połączeniu z porywistym wiatrem może powodować znaczne ograniczenie widoczności. Według informacji śląskiej straży pożarnej doszło do 175 zdarzeń. Jedna osoba została poszkodowana, w przowie konar spadł na kobietę. Na więcej zdarzeń było w Częstochowie, Kłobucku, Bielsko-Białej i Gliwicach. W Kłobucku częściowo zerwany został dach hali produkcyjnej. Dach został także zerwany w Sosnowcu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.